Jak dobrze, że jesteś. Mówię to do każdego z Państwa teraz, ale jest to też hasło, piękne jak co roku hasło akcji Pola Nadziei. To taki piękny projekt, który co roku Hospicjum Świętego Łazarza realizuje. Wiosną żółte żonkile wyrastają i przypominają, że wszystko będzie dobrze. Chciałam bardzo gorąco przede wszystkim uradować się, bo my tak się mało teraz radujemy. Radujmy się, że następny koncert z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie, jest. I że hospicjum może być nadal jego beneficjentem. Kochani, dziękuję w imieniu pracowników, wolontariuszy, w imieniu chorych i ich rodzin za to, że wspieracie nas i za to, że możemy trwać. A to trwanie jest bardzo ważne. 67 raz mam przyjemność Państwa powitać na koncercie z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Zapraszam na scenę panią Stanisławę Celińską z zespołem pod kierownictwem pana Macieja Muraszko. Pan Maciej Muraszko grać będzie na akordeonie i bongosach, a Julia Muraszko na skrzypcach, a Kuba Frydrych na gitarze i mandolinie. Proszę o wielkie brawa. Jeżeli chcesz ten świat odmienić, by ziemia stała się niebem, musisz popatrzeć sobie w oczy i zacząć zmianę od siebie. Jesteśmy przecież tacy sami, więc po co wzajemna zawiść? I w sercu tak pieczołowicie pielęgnowana nienawiść, pielęgnowana nienawiść. Nie chcę nikogo oceniać, wszystkiego o nim nie wiem. Wolę pochylić się nad kimś, niż rzucić w niego kamieniem. Niego lepsza bywam człowiekiem bezsilnym, dlatego nie będę sędzią, nie jestem przecież bez win, nie jestem przecież bez win. Widzę, że pełna pokrzyw, ale dokąd nas dzisiaj ta droga prowadzi? To właśnie ta droga nas dzisiaj zaprowadzi, jak każdy fort w twierdzy Kraków, również ten fort ma ukryte pomieszczenia pod ziemią, to na głębokości ponad 2,5 metra i postaram się tam panią dzisiaj zaprowadzić. A to bezpieczne? No, co jest warte życie bez niebezpieczeństwa. Ale to nie chce pan chyba powiedzieć, że dzisiaj będzie najbardziej niebezpiecznie. Nie, nie będzie aż tak skrajnie. Dochodzimy do tego miejsca. Do celu naszej dzisiejszej wyprawy? Tak, do celu naszej dzisiejszej wyprawy. I pozwoli pani, że ja pierwszy tam wlezę. Przygotowujemy się do zejścia, rękawiczki. No to uwaga, wchodzę. Trzeba zachować jednak ostrożność przy schodzeniu. No, na pewno. Bo się można łatwo gibnąć do tyłu i niestety, ale spaść. Schodzimy na drugi szczebel. A te szczeble stabilne? Tak. Dobra. I teraz, tutaj jest taki biały krzesło. Opa!
spróbuję o, dobra, stoję. Szczepię. O, matko. Gdzie mnie pan przyprowadził? Skąd się to wzięło w ogóle? To jest pani Agnieszko austriackie szambo. Otwory są od dawien dawna już zatkane, nieczynne, ale tymi otworami, o, bo nad nimi się znajdowały betonowe sedesy, siadali sobie żołnierzyki i się załatwiali. To już oczywiście było 100 lat temu i dawno i nieprawda. Te szambo dzisiaj jest nieskażone, ale tutaj zrobiono co? Skup butelek monopolowych. Tymi otworami te butelki były tutaj. No dobra, ale skąd one? Aha, z góry. 3 metry nad nami znajduje się toaleta. To jest wewnątrz fortu, tak jakby, tak? To już jest wewnątrz. Pomieszczenie wewnątrz fortu i teraz tam rozumiem, że no jacyś panowie mieli jakąś imprezę. Oni balangowali. Większą imprezę, że się tak wyrażę. I tędy wywalali butelki. Wrzucali. Dobra, ale w tej chwili to jest zamknięte, no nie? No, jest to miejsce historyczne, to jest, wchodzi w skład twierdzy Kraków, to jest obiekt forteczny. Szambo znajdowało się w każdym porcie. Tylko czy osoby dostawały się do tego szamba, to jest pytanie. Myślę, że pani jest pierwszą kobietą, która w ogóle weszła tutaj do tego pomieszczenia. Pani przekroczyła jakąś granicę ryzyka i odważyła tu się pani tu wejść.